Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, witam was w kolejnym odcinku Hardcora. Dobra, węgiel. O. Dobra, to wrzucam, to przepalimy. Zrobimy sobie troszeczkę żarcia jeszcze i idziemy budować dom. A raczej być może schron. Tak w ogóle, to jak już mamy tutaj patyki, to zrobimy sobie z 2 kilofy, bo tamte mi się i tak skończy. Pyk. Ok. A właśnie, sprawdźmy, czy jest naprawiony błąd. Łopata? Łopata. Wites majonez, czekamy na przepalonko. Kurde, szybciej. Po łóżku bym w sumie też tam się już. Nie ma sensu tutaj tego trzymać. Pyk. Pyk. Shit. A teraz lepiej. Dobra. To wrzucimy. I myślę, że weźmiemy sobie drewno. I szkło. Mhm. I jedzenie. Jedzenie możemy tam jeszcze dorzucić w sumie. Tutaj dokładnie. Dobra. To pomykajmy tam. Tam sobie już postawimy skrzynki. A żeby było. Tak, i tutaj pisaliście mi, żebym zrobił zamiast łodzi, to żebym zrobił tunel. Co jest? What the fuck? I myślę, że tunel jakby wychodził z tej strony tutaj, to by było bardzo fajnie. Wchodził pod wodę, jak tam mamy z wodą. Na dnie byłoby całkiem spoko. Także zrobimy tunel taki przeszklony, o. Ale to będzie później dopiero, ponieważ jak wiecie, muszę pierw ogarnąć sobie tutaj dom, a nie tunele. Dobra, jak myślę, jak by to łóżko sobie tutaj postawić? Tutaj mamy wejście, tam myślę, że łóżko może być spokojnie tutaj. Dobra. Tak, a pierw może zamiast na deski, hej. Dobra. What the fuck? O, Jesus Christ. Tamto drewno mi się jeszcze może przydać. Dobra. Trochę desek. Workbencha sobie zrobimy już tutaj swojego, świeżego. Nie ma sensu używać stamtąd. Postawimy go tu. I tu możemy sobie dać skrzynki. O, tak. Mhm. Git. Ok. Nie wiem, ile tych skrzynek zrobić, ale zrobię ich troszeczkę więcej, tak, żeby mieć w zasadzie miejsca bardzo dużo. A jak wiecie, zawsze miejsce się przyda. Myślę, że z 6. Z 6, myślę, że będzie bardzo dobrze nawet. Ok. Pyk, pyk. Pyk. Pyk, pyk. Będzie? Tyle skrzynek. Myślę, tak, dobra. W pierwszej wpakujemy takie drewniane rzeczy. Patyki, nie patyki. W drugiej żelazo, szkło. Żelazo, szkło i tyle. A tutaj będzie żarcie. Aha. Przydałaby się jeszcze jedna skrzynka. No takie... takie pierdoły. Czyli tak zwany śmietnik. Aha. O, nawet może być pojedyncze. Czyli na takie wszystkie inne resztki to sobie weźmiemy. Na kamień to... perłę. Dobra. A, to się być może dlatego truje, że ja piję wodę z bagien. Dobra, spróbujmy się napić. Bardzo możliwe. Dobra, wracajmy potem po żarcie. Trochę nie pływa. Tak mi się wydaje, że to jednak przez tą wodę z bagien. To by nam się ogólnie
czyste źródełko wody, albo jakiś filtr, tak. Masz tu jakieś filtry? Chyba coś było. Fill. Aha. Cztery patyki, jedna nić, tak? Teraz zobaczyć tak. Jedna nić. Tylko jest jeszcze gówniane pytanie. A jak to kuźwa zastosować? Węglowy filtr? What? No dobra, takie też sobie zrobimy. Węgiel drzewny pewnie, tak? Właśnie. Drzewny. Dobra, to zrobimy później. Tak w ogóle to co my tu jeszcze mamy z tego modu? Bo może mamy jakąś maszynkę specjalną do zrobienia oczyszczania wody. Czy coś w ten deseń, a? Podejrzewam, że tak. Widzę, że i tak mamy... O, mamy dodatkowe żarcie przecież tutaj. Możemy sobie jeszcze porobić tych soczków. Rain... O, kolektor na deszcz. Teleczka i... Cobblestone. Kolektor możemy zrobić w ten sposób. Dobra. To zróbmy sobie od razu. Czekaj, co to będzie? Niech sobie spływa. Dobra, teraz mamy ten kolektor na deszcz. Nie. O, na szczęście nie brakło. Dobra, mamy kolektor na deszcz. Co my tu jeszcze możemy? To jest to drink storage. Dwie sztuki szkła. Szkło zostało tam. Nakopiemy sobie kobla, bo to już chyba kończy. Nie wiem w sumie ile tam jest kobla. Ale mniejsza z tym, skoro jest tutaj, to weźmiemy. Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Fire mushroom? What the fuck? Cukier, glowstone. Dobra. Cactus juice. O, nice. Polećmy dalej. Aha, tu już mamy same bronie. Dobra, czyli wychodziło, że tutaj sobie możemy to robić, te soki jakieś, nie soki. Dokładnie ta. Apple juice. Dziwne. O. Dobra, to mam nadzieję, że tam coś nam wyskoczy. O, Jesus, noc. Dobra. Stąd mamy coś wziąć? Tak, mamy wziąć żarcie. Piec weźmiemy. Pochodniałki, to weźmiemy, to się weźmie, strzały, to i to. Myślę, że tyle stąd, dyrtu nie ma problemu. A jeszcze wezmę oko pajająka i workbencha. No to myślę, że możemy stąd śmiało spieprzać i już tutaj nie wracać. Gorzej jak tam się mi coś zespełniło teraz, ale nie powinno raczej, przynajmniej jest tak w miarę oświetlone. No, przestał. O. Shit. No, oświetlone, nieoświetlone. Zaraz tu rozświetlimy trochę. Pyk.
od razu lepiej. O, siedzi. I popierdziele, jak mały samochodzik. Dobra, jeszcze mieliśmy zrobić... aha, szkła potrzebujemy. Dwie sztuki, tak? I jak to szło? Cobblestone... Nie pamiętam. Dobra, już pamiętam. Pyk, 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 pyk i tu pyk. Dobra, i dwie sztuki szkła tu. Okej. Jako, że kolektor na wodę powinien stać na polu, więc... czy na deszczówkę. To ja sobie postawię może tu. Pewnie to można tutaj dać i się wtedy pyk, pyk, pyk napełnia. Będziemy widzieć, jak będzie deszcz. A tak w ogóle mogę na przykład jak wypiję, to mogę tutaj buteleczkę. Mogę. Okej. Okay. Tutaj sobie śmiga tam. Może będziemy zbierać wodę. To co mamy? Drinki, drinki, drinki. Uuu, nice. A, no to już chyba wiem, o co chodzi. Wypijmy. Pytanie, czy... Chyba tak, chyba o to tu chodzi. Teraz będziemy mieć soczek jabłkowy. Uwaga. Apple juice. Fuck yes. Nice. To jeszcze zobaczmy ten drink. Drinks, drinks, drinks. To w ogóle... Pochodnie może damy... Dobra, to będzie kawałek ściany. Dobra, na razie to damy tutaj. What the fuck? Wow. A, że mogę kupić? What? A skąd mam te końce zrobić? W sensie wydaje mi się, że tutaj... mamy coś takiego jak coins? O, mamy coins. Aha, z jednego... Gold Nuggeta mamy 5 coinsów. Możemy sobie od razu kupić. Nie musimy robić, tylko możemy kupić. Dobre, dobre. 13 monet kosztuje Blistering Melon Juice. 25 coinsów Golden Apple Juice. Wow. Nie coś on nam daje, bo już tak świeci po światom. Pumpkin. Herbatka za 6. To za 8 jest większe wiaderko. Świeża woda. Pewnie nam daje więcej. Butelka mleka. Chocolate milk vlog. Wiaderko świeżej wody. Za 15. Supa, mleko, buteleczka wody za 8, Jesus, to się nie opłaca. I nasz soczek, który właśnie zrobiliśmy, kosztuje 10. Czyli nawet tak bym powiedział, że sporo. Ale dobra, wypijmy sobie tą wodę, zrobimy sobie soki, ponieważ soki... zakładam, że dadzą nam więcej. A to się jeszcze... Jeszcze się pali. Nice. Teraz by się przydał deszcz, bo jeszcze chcę sprawdzić to. Ale tak w ogóle to teraz... jak się wykorzystuje to coś? Może to się gdzieś do wody wstawia. To raczej nigdzie się tego nie da zamontować, nie? Nopę. Tutaj tylko mamy tę nopę, 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 nopę. Clean filter. Jak ktoś wie, jak się z tego korzysta, z tego filtra, to dajcie znać. Mamy 2 soki, czy łącznie już 3. Nice. Trzeba będzie zobaczyć, jak one się zachowują, jak się je po prostu wypije. Dobra, położmy się na razie spać. Nice. O,
Już sobie myślałem, co się dzieje, że jest ciemno dalej. Tak w ogóle, to gdzie mamy jeszcze żelazo? Tutaj pasuje nam zrobić nowy, znaczy no nowy, nowy, nie nowy. Tak w ogóle to jeszcze, czekajcie, miecz i dwie sztuki też tego. Bo wiecie, co jeszcze zrobimy? Zrobimy sobie jeszcze... dupa. Zrobimy sobie jeszcze motykę. Co? Oh Jesus. Oh no God. Pomotyczkujemy teraz. Jesus, zaraz będziemy kończyć, więc zaraz się nas doczekają. Pyk, pyk, pyk. Dobra, tutaj na razie będzie sobie rosło. Tutaj sobie później zrobimy to wszystko, wytniemy w piździet. I zasadzimy rzodkiewki, marchewki, zasadzimy ziarno. To tak. I tam będziemy mieć swoją farmę chleba. Znaczy chleba, wszystko na kanapki i tak dalej. I sporo tutaj mamy jeszcze nasionek, więc też... Albo i nie mamy tych nasionek. No ale coś tutaj porobimy też z tego żarcia. Co to jest? Voidcraft? Stalkhor? What the fuck? Mister C do mnie dzwonił i napisał: nagle kurwa nie odbiera. No jak nagrywam, to jak mam odebrać? Jesus, skąd tacy ludzie się biorą? Dobrze. To mam. Sadzonek tutaj nie będziemy sadzić. Myślę, że nie ma sensu sadzić sadzonek. Tam też jest niewygenerowane. Wydaje mi się, że przez aktualizację się chyba coś sypnęło. Coś się pozmieniało. No nic, w każdym chodzi razie mamy wszystko. Dzionek udany. Myślę, że chyba troszeczkę sobie pobuduję tego domku poza odcinkiem, żeby was też nie zanudzić. Także w przyszłym odcinku pewnie już ten domek będzie troszeczkę wyższy i tak dalej. I oczywiście jeszcze ten tunel. Tunel będziemy budować razem. Myślę, że tak tutaj będzie się wychodziło. A tutaj się nie będzie wychodziło. Wejście do góry. Stwierdziłem, że nie będą to schody, ponieważ schody dużo by miejsce zajęły. Chociaż... Pyk. No zobaczymy. Może schody, może nie schody. Chociaż nie, w sumie schody można zrobić. Schodki tutaj będą nam zakręcać. Mamy raz, dwa. Idealnie, jest podwójne. A tutaj pod schodami spróbuję gdzieś zmieścić jeszcze nasz schron przeciwko trąbie powietrznej, która czasami tutaj może się pojawić i wszystko zbuchnąć. Dobra, no to nic. To ja się z wami żegnam. Widzimy się w przyszłym odcinku. Do zobaczenia. No i oczywiście, jeżeli wam się odcinek podobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. No i trzymajcie się. Pa, pa. Some picture that don't look right, but it's still nice to be seen.